25 szkół, 40 zawodników i wiele pomysłów w głowie na to, by to, co na głowie, było oryginalne i przede wszystkim przyciągało uwagę. Bo między innymi o to chodzi w ogólnopolskim konkursie Młodych Mistrzów Fryzjerstwa, który po raz 9 odbył się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Jak pokaże za chwilę Magda Sincewicz, motywem przewodnim była natura pod hasłem „W krainie żywiołów”. Żywiołowości nie brakowało tym, którzy ochoczo wzięli udział w zmaganiach o tytuł na najciekawszą wizję, bo w fryzjerstwie już od dawna nie chodzi o pracę rzemieślnika, a artysty. Tu liczy się pomysł, wykonanie i tak zwany efekt wow. Patrzymy na czystość pracy, to jest przede wszystkim na dobór tematyki całościowej, na strój, wizualizację, na kreatywność też bardzo ważna, no i na trudność fryzury. Bo są te łatwe, bardzo ładne, ale też te trudne, które są bardzo pracochłonne. Tu liczy się cierpliwość, zarówno tego, który ją wykonuje, ale też tego, który swojej głowy użycza. Najlepiej, żeby była druga osoba do tego, bo samemu jest bardzo ciężko. Samo tak wyszło, że jakaś taka zajawka się włączyła z tego i taka pasja się zrobiła. Może i sama, ale by wyróżnić się z tłumu, a i w przyszłości pokonać konkurencję, trzeba wciąż się uczyć i zdobywać kolejne doświadczenia. Tego typu wydarzenia są do tego wyśmienitą okazją. Zmagania ocenia komisja jurorów, oceniają wkład w pracy, estetykę, technikę pracy, ale również całość stylizacji. Dla zwycięzców przewidziano nie tylko nagrody rzeczowe, bo prócz suszarek, prostownic i kosmetyków sponsorzy ufundowali cenne szkolenia, które zapewne przydadzą się młodym fachowcom na starcie.